Cześć, siemaneczko, piąteczka od Ewelinki. Jak się macie? Jak tam humorki dopisują? U mnie humorek zarąbisty. Pogoda w sumie nie jest zła. Troszeczkę z rana popadało taka mrzawka, a teraz słoneczko wyszło. Ja tutaj się wzięłam za jakieś takie małe porządki. Na razie tak małymi krokami muszę zacząć sprzątać. No, garden, tak? Ogród muszę zacząć sprzątać, także mam taki kocioł, gdzie palę jakieś tektury, jakieś niepotrzebne drewno. Chociaż drewno to powinnam sobie trzymać, bo nie wiadomo, co to będzie. Tak jak ludzie chrust zbierają w Polsce, to może ja powinnam tutaj sobie coś magazynować, powiem wam. Bo jakby prądu brakło czy coś, to ciort wie, co by to było, co nie? No. Także pogoda u mnie całkiem niezła, ale jaki klimat. Dzieci poszły dzisiaj pierwszy dzień po wolnym, po całym tygodniu wolnego. No i dzisiaj się już dowiaduję, że jutro nie idą. Tylko nie wiem, czy wszystkie moje dzieci nie idą, bo tam poszczególne klasy mają zamknięte, no bo są znowu strajki nauczycielek. Także na pewno przedszkole będzie nieczynne i jeden ten mój 9-letni syn Max też ma zostać w domu, a nie wiem, jak z Oskarem będzie. Także dzieje się, no i dobrze, niech to dziadostwo pogonią tych, co naprawdę pociągają za te sznurki, bo się naprawdę, no nie, no źle się dzieje na świecie. Także jutro mamy dzień wolny. Może, o właśnie, dzieci niech pomogą mi sprzątać na gardenie. No, przygotowywać jakoś ten ogród na przywitanie wiosny, chociaż choroba wie, czy będzie ta wiosna, czy nie będzie, czy będzie zima. Ja już nie wiem, ja już po prostu jest taki kołowrotek na świecie, że trudno stwierdzić. No, chciałabym zrobić sobie w końcu jakieś zakupy w Primarku, dzieciom jakieś buty jeszcze pokupować na wiosnę, bo no wiadomo, dzieciom stopy rosną. Maxowi i Oskarowi kupiłam takie wkładki do butów. A, wcale nie były tanie. Chyba po 30 funtów za parę dawałam na internecie. Takie wkładki ortopedyczne, wiecie, żeby nie krzywili stóp. No. I co tam? I co tam jeszcze? No u mnie za dużo to się nie dzieje, wiecie, sprzątanie, gotowanie, uczę się na te prawo jazdy w końcu, bo wiecie co, ciągle odkładam, ważniejsze rzeczy są, a ja muszę pogonić te prawo jazdy, tak nie może być, żebym ja w obecnych czasach nie miała prawa jazdy, no, ja, która mam tyle dzieci i to na pewno by mi ułatwiło sprawę. Pomimo tego, że teraz tak ma być, że będą wszystko robili, żeby jednak, wiecie, pozbyć się spalinowych aut, a na elektryki nie każdego będzie stać, będzie można wynajmować z czasem, ale to też nie każdego będzie na to stać. Także nie wiem, zobaczymy, co to będzie. Tak czy tak, ja muszę sobie, już ktoś do mnie pisze. Tak czy tak, muszę, kochani, zrobić te prawo jazdy w końcu. No. No i co tam jeszcze chciałam powiedzieć? A, bo już nieraz pytaliście się mnie, co ja sądzę na temat UFO. Czy będzie to UFO, czy nie będzie, czy będzie inwazja? Powiem wam, że coś się kroi. Mnie się wydaje, że jest to jeden z tematów takich, wiecie, takich zastępczych, że coś grubego wisi w powietrzu i po prostu muszą nam czymś głowę zająć, no to wiem, że w planach miało być właśnie UFO. Czy to rzeczywiście tak będzie z tym UFO, czy to naprawdę istnieje UFO? Powiem wam tak, przy obecnej technologii, jaką nam serwują, to na pewno będą robili fałszywe cuda, jak to Biblia mówi, że właśnie będą fałszywi prorocy i fałszywe cuda będą robić. Antychryst będzie robił fałszywe cuda i że będzie jeden osobnik, który będzie zwodził narody, który będzie twierdził, że znaczy będzie ogłaszał pokój na świecie, że przynosi rozwiązanie dla narodów z tych wszystkich, wiecie,
kryzysów tego wszystkiego. I co najlepsze, gdzieś to czytałam, oglądałam na internecie, że już ktoś rządzący jakiś z Chin przyszedł i mówi o pokoju i o rozwiązaniach. Także nie wiem, czy to ta osoba, czy nie, ale robi się coraz ciekawiej, powiem Wam. A jeżeli chodzi o to UFO, to słuchajcie, jest coś takiego jak projekt Blue Beam. Nie wiem, czy słyszeliście o tym. Ja chyba mówiłam tam w którymś filmiku jakiś czas tam temu, nie wiem, kilka miesięcy wstecz, że coś takiego jest. I najprawdopodobniej poprzez właśnie tą technologię będą mogli nawet pokazywać, projektować obrazy na świecie. I te obrazy mogą mieć głosy. To jest taka projekcja 3D. Poczytajcie sobie na temat Bluebeam. Może mi się uda jakieś, nie wiem, fragmenty, jakieś filmiki Wam przedstawić w tym filmie, ale nie jestem pewna. Ale poczytajcie sobie, bo to jest naprawdę bardzo ciekawa rzecz. Także może być różnie, że będziemy widzieli tych kosmitów gdzieś tam, co lecą, kochani, z nieba, albo że nawet Jezus Chrystus z nieba zstępuje. Wiecie, też takie mogą być różne fałszywe cuda. Co tam jeszcze? Osobiście kiedyś się zastanawiałam, czy istnieje UFO, ale z tego, co mi teraz wiadomo, to oni, czy Amerykanie, czy tam inne nacje, robią od dziesiątek lat przeróżne eksperymenty, porywają ludzi do tych eksperymentów. Hello! Moja kochana Nunia, moje słoneczko. Jutro nie idziesz do szkoły. Także co chcesz? I'm not going to school. No, you are not going to school tomorrow. No. We're going to Austin Max. Tak. No, Maxiu, Jaskarek najprawdopodobniej też nie będzie szedł. He's school. No. And I can go to school, not that we can stay normal. Stay at home. And we can go to Heron Food. And my students, sweet. Ty to byś tylko chodziła do tego Heron Fooda. Co wy macie z tym Heron Foodem? Ona i Oskar tak uwielbiają Heron Food. Przecież nie możemy codziennie robić zakupów, bo byśmy wyszli z torbami. Nie ma takiej potrzeby. Raz na jakiś czas, a nie codziennie zakupy. You want to sit in my leg. Okay. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. No, powiedz hello everyone. Hello. No, what is your name? Hannah. Hannah, how old are you? I can do it in school. No, chodzisz do szkoły, tak, dobrze. A teraz powiedz, ile masz latek? You are? I'm 3 years old, tak? Mam 3 latka. Na prawie 4. Jejku, kiedy to zleciało? We bought the 2 o'clock. No, za kilka miesiączków już będziesz miała 4 latka, tak? I będziemy wyprawiać imprezy, party, tak? No. Także odnośnie tych eksperymentów, kochani, no to porywają ludzi, hodują tkanki, już modyfikują wszystko. Przecież są teraz te metody in vitro i jakieś tam jeszcze inne. Przecież jest coś takiego, kochani, jak klonowanie zwierząt. Także no, teraz ta technologia jest tak zaawansowana, że po prostu, tak? No i ciusiu zrób. Grzeczna jesteś, Hanusia. Także przy tej obecnej technologii, no to naprawdę mogą wiele zrobić. Cofnijcie się do mojego poprzedniego filmiku, tam mówiłam o proroctwach Sławika, bardzo ciekawy filmik. I również właśnie tam mówiłam o broni psychotronicznej, o broni etnicznej, jakie teraz są metody na likwidowanie ludzi i w ogóle, także warto sobie posłuchać tego.
Oczywiście to jest dla osób, które nie dbają o to, czy mają dobry, czy zły humor, bo wiem, że są też tacy ludzie, którzy dbają tylko, żeby mieć cały czas dobre wibracje, dobry humor. Nie daj Boże, żeby wasza wibracja spadła. No super, brawo, no dawaj piątala. Super, no. Ja powiem wam, jestem neutralna. Ja słucham i takich wiadomości, i takich. Nie wszystko tak biorę do siebie za bardzo. Jestem taka neutralna, jeżeli chodzi o reakcje. Ale tak jak mówię, tych złych wiadomości też słucham, no bo nie chcę potem być zaskoczona, wiecie, czymś niemiłym, więc wolę co nieco po prostu wiedzieć, tak? No, ale to nie to, że tym żyć, bo ja tak dużo telewizji nie oglądam i tak dużo nie słucham wiadomości, więc no, to nie jest żaden problem. Nie siedzę i w tym nie grzęznę, tak? Ale co nieco tam słyszę na ten temat. Także dzieje się. No, już Chiny podobno, jakiś tam przedstawiciel Chin wyszedł z rozwiązaniem, z pokojem, żeby był pokój, żeby nie było wojny na Ukrainie i w ogóle na świecie. Także bardzo ciekawie się robi, bardzo się ciekawie robi. Wow! It's green flower. Tak, także będzie ślicznie wyglądasz. Także będzie to zwodzenie. To będzie zwodzenie narodów. A co innego będzie się działo? Najprawdopodobniej będą mówić pokój i bezpieczeństwo, a będzie się ta wojna rozszerzać. Także ja już tak wiecie, nie wierzę we wszystko, w tą taką dobroć, w tą tak. Ja już powiem wam, jestem bardzo, bardzo taka uważna w opiniach, w tym, w tamtym, w tej całej wierze. It's like me. O, tak! There is a monster! Tam jest monster, jakiś cień tam jest. No dobra, a wiecie co ona znalazła? Ja mam pamiątkę. Nie wiem, czy to dobrze widać, ale czekajcie. Widzicie to? Zobaczcie, z Elżbietką sobie zdjęcie zrobiłam. Z królową Elżbietą i z jej mężem. Już nieżyjący. Mamie and grandpa! Tak. Także... byłam, wiecie co, w Madame Tussauds, o, het czasu temu, w muzeum Madame Tussauds, figur woskowych, no i tam sobie it's zrobiłam mommy, zdjęcie mommy. Z rodziną królewską, tak? What's Królowa this? Elżbieta, to jest jej mąż, Filip, mąż, husband. Tak? Yes. No, także mam taką pamiątkę i jeszcze mam właśnie takie zdjęcie duże. Tam mi wydrukowali właśnie na miejscu w Madame Tussauds. This is my t-shirt. Zielony Adidas, pamiętam tą bluzkę. Teraz to już bym się w nią nie zmieściła, dałam komuś tą bluzkę. Taka byłam szczuplutka, jaka ja byłam szczuplutka. Kurde, jak tak patrzę, to normalnie jestem w szoku. Jaka byłam szczupła. Ale ja wam powiem... szczerze, że teraz w tym wieku ja się bardzo dobrze czuję z tą wagą. Jedynie co to nad brzuszkiem trzeba pracować, ale ogólnie ja jestem zadowolona ze swojej figury. Nie to, żebym wpadała w jakiś samozachwyt, ale ja się sobie podobam po prostu w takich okrąglejszych kształtach. I nie mówię tego, bo że nie mogę schudnąć, to najlepiej tak powiedzieć. Co? Ale po prostu z wiekiem powiem wam, że fajnie jednak, czy twarz, czy figura wygląda taka troszkę pełniejsza, wtedy tak bardzo zmarszczek nie widać też, wiecie, bo wiadomo, że jak człowiek czym starszy, to robi się taki chudszy, taki jakby, brzydko tak powiem, ale wyschnięty, taka trochę mumia. Także ja tam jestem zadowolona ze swoich kilogramów, tylko po prostu chodzi o to, żebym była zdrowa, to jest najważniejsze i żebym troszeczkę tą figurę miała taką firming, taką
Firming to jest, Boże, co to jest po polsku? Firming. Ujędrnioną, o, taką sylwetkę. No, żeby ta skóra nie była taka opadnięta, wiecie, bo wiadomo, że z wiekiem grawitacja robi swoje. No, ale poprzez ćwiczenia, nawet jakieś zwykłe przysiady, czy chodzenie, czy po prostu bieganie, to jednak to ciało jest w takiej lepszej kondycji. No. To tyle. Ile to już ten filmik? 15 minut trwa. 15 minut. No. Dobra, nic. Idę dalej sprzątać. Może się kawki później napiję. No i z dzieciakami się trochę pobawię. Pouczymy się też trochę. Ja też tam, ja sobie teraz wieczorami po prostu czytam o tych prawojazdach znowu. I oglądam filmiki o znakach, o tym, o tamtym, ale powiem wam, że i tak na tym, na egzaminie było może ze 2-3 znaki, pytania o znaki. A tak to było dużo takich technicznych rzeczy. No i tam zachowania na drodze i jakieś takie, a mało było o znakach, powiem wam. No, dobra, no nic, na razie uciekam i widzimy się później. Jakby ktoś pytał, bo ostatnio mi powiedzieliście, że ładnie wyglądam, że dobrze mi jest w jasnych kolorach, że sweterek mam fajny, a to jest sweterek, powiem wam, z Nexta, ten abażurkowy, co miałam wczoraj. Dobrze się czuję, kochani, w jasnych kolorach, w bieli się bardzo dobrze czuję, ale wiecie kiedy? Kiedy jestem lekko opalona, czy mam nawet jakbym była sama opalaczem. Dzisiaj akurat mam położony puder taki w kremie foundation, to on jest taki lekko opalizujący i super współgra do koloru tych włosów, do moich oczu i do tego makijażu. No, to wtedy ja się czuję bardzo dobrze w jasnych kolorach, jak jestem chociaż trochę taka lekko opalona. Jak jestem zupełnie blada, to ja nie lubię tego. Zawsze do tych jasnych muszę mieć dołączony jakiś taki ciemniejszy kolor. No bo wierzcie, tu blada i tu blada, to nieładnie, to tak się wszystko zlewa. No, także dziękuję bardzo za komplementy. Urosłam w piórka, nie no, żartuję. Ale no fajnie, miło mi się zrobiło rzeczywiście, że tam komuś się spodobała jakaś tam moja stylizacja, czy tam makijaż, czy coś. A dzisiaj sobie zrobiłam makijaż paletką tanią. Kiedy ja ją kupiłam? Ile? Z rok? Półtora roku temu, jeszcze jest dobra. To było W7 i paletka się nazywa Racy. Także może wam za jakiś czas zrobię makijaż na wizji. Dzisiaj może sobie zrobię henny, może. Ja tak mówię, zrobię i nigdy nie robię. Jeżeli chodzi o rzęsy, to powiem wam, zapytałam się nauczycielki Hani, gdzie ona robi rzęsy, bo ona ma jeszcze tak w miarę ładnie zrobione te rzęsy. Na tą ilość angielek, co tu widziałam, jak mają porobione te rzęsy, to no tak nie fajnie i widać, odznaczają się te rzęsy, widać, że to klejone mocno, wiecie, ten klej widać i tak dalej. A ona miała właśnie tak ładnie zrobione w miarę, no w moim typie jeszcze tak w miarę, więc zapytałam się o adres, bo może jeszcze nie wiem, może będę sobie przedłużała te rzęsy, chociaż z drugiej strony powiem wam, że mnie denerwują mnie. Ja nie lubię, jak ja nie umyję dobrze twarzy, oczu, wiecie, nie przepłukam dobrze wodą i tam żelem. A powiem wam, o te rzęsy to trzeba bardzo, bardzo dbać, uważać, żadnych płynów micelarnych nie używać na te rzęsy, tylko po prostu delikatnie wodą przeczesywać te rzęsy. Pierdzielenia się jest przy tym, że mnie to denerwuje. No i nie wiem, jak wyglądają rzęsy po, nie wiem, roku przyklejania czy dwóch. Moja siostra chyba tam, nie wiem, mówi, że dobrze wyglądały w miarę, ale jednak klej to jest klej. Dobrze tam sobie przykleić raz na jakiś czas, jak gdzieś tam sobie jedziecie, tak? Na wczasy to fajnie, ale tak to nie wiem, czy będę przyklejać, czy nie. Zastanowię się. Na razie to powiem wam, że ja sobie sama powyrywałam te rzęsy, bo mnie denerwowały i mam takie prześwity.
już nie są takie gęste, więc sobie zrobiłam makijaż, żeby, wiecie, te rzęsy mi wyleciały i wtedy już po prostu, nie wiem, albo sobie henne zrobię na te rzęsy i dam im spokój i będę tuszować tylko, albo doczepię, nie wiem, zastanowię się. Tak czy tak, na razie uciekam. O Boże, już filmik 20 minut trwa. No dobra, nic, uciekam. To na razie, kochani, pa, pa. I wrapy gotowe, voila! Pyszności. Siemaneczko, witam się z Wami już wieczorem. Mamy godzinę prawie 7, a ja biorę się za pacykowanie, to znaczy wieczorną pielęgnację. Dzieci ogarnięte, teraz się same sobą zajmują, grają sobie w tego Monopoly Junior. Ja tam już ogarnęłam ten obiad, kolację. Bajeczkę sobie ta mała ogląda, a ja słucham też muzyki i puszczę Wam moją ulubioną piosenkę z lat młodzieńczych, a mianowicie, posłuchajcie. This love, baby don't hurt me no more. Lubicie tą piosenkę? To jest z moich lat, już mi się tutaj odliczyć. To były przeboje, a nie jakieś teraz dziadostwo, takie pudło. To miało fajny przekaz i w ogóle. Cio, kochanie? No. Bajeczkę chcesz? Mama nie może posłuchać. Idę sobie robić henne. Zmyję ten makijaż. I robię henne na brwi. I jakąś pielęgnację wieczorną. Także, no co? Najwyżej pogadamy sobie w następnym vlogu na spokojnie, bo mi nie dadzą dzieci. Także piszcie, jaka była Wasza ulubiona piosenka z tamtych czasów. Także kochani, jestem niestety przymuszona do bajek, Szarlotki, piosenek. No co tu poradzić? Dopiero jak dzieci pójdą spać, to będę mogła sobie coś tam posłuchać. Ja to lubię, wiecie, na full, na wieży, ale niestety... Teraz to tam nie będę, bo dzieci zaraz idą spać. Trzeba się pogodzić z tym, że te czasy młodości już minęły i raczej nie powrócą. Dopiero jak dzieci będą już w takim wieku, wiecie, nastoletnim, to wtedy będę mogła wrócić do takiego życia, wiecie, no, jakby trochę takiego a la singla. Dobra, kochani, słuchajcie, co chciałam Wam powiedzieć. Bardzo lubię ten płyn micelarny. Teraz jak byłam w Polsce, to sobie wzięłam znowu ten face boom, wodę micelarną do demakijażu twarzy. Tutaj zawiera 99% składników naturalnych. Bardzo fajnie pachnie, super domywa makijaż i nie jest taki bardzo drogi. Nawet chyba to było w promocji, jak ja kupowałam. I to jest 500 ml chyba. Tak, pół litra buteleczka. Także z face boom polecam. No i co? Nałożę sobie później, moi drodzy, Triple Vitamin Buster z witaminą C. To jest z Alterra. Nie widać tego dobrze, kochani. Z Alterry. Takie serum mocne. Mix z witamina C, E i F. I kochani, później sobie nałożę tą maseczkę z Isany, tanią. Wypróbuję ją, bo wydaje mi się po składzie, że jest całkiem niezła. Isana, maseczka Avocado Glow z retinolem. No i do tego ten booster z witaminą C będzie idealnie się komponował z retinolkiem. Ale zanim to zrobię, to sobie najpierw muszę henne pierdyknąć. Mam tu taki pędzelek, ten po skosie. Mam wodę utlenioną i mam, kochani, hennę. Potem po hennie nie będę robiła henny rzęs, tylko będę robiła brwi, bo na razie mam te sztuczne rzęsy.
Także poczekam, aż wylinieję do końca, aż mi te rzęsy wypadną, to wtedy sobie zrobię henne na rzęsy. A tak to na brwi. I moi drodzy, co chciałam powiedzieć, to użyję sobie tych kropelek takich, jejku, jaka tu jest słaba ostrość po tej stronie kamery. Krople na podrażnione oczy. Ból, zaczerwienienie, zmęczenie. Wyciągi wodne z zielonej herbaty, świetlika, rumianku i oczaru. Ja bardzo lubię świetlik. Czy to do żelu takiego na powieki, pod oczy, czy właśnie do kropli. Lacrimal Natura. Lubię te kropelki, fajne są. Ale one mogą tylko przez 28 dni być po otwarciu. Potem niestety idą do wywalenia. A makijaż, który dzisiaj miałam wykonany, to właśnie tą oto paletką. Ja kiedyś robiłam test tej paletki jakiś, nie wiem, rok temu. I bardzo, bardzo mi się sprawdziła ta paletka. Ona była niedroga. 12 funtów kosztowała, to znaczy W7 są tańsze, ale te paletki, te większe, te akurat są drogie. Czyli to jest firma Racy z W7 i naprawdę ma przepiękną kolorystykę. Przepiękną. Często te paletki są inspirowane na przykład Anastasia Beverly Hills albo na przykład Huda Beauty. I naprawdę pigmentacja jest super. Ja chyba 12 funtów dawałam za tą paletkę, ale ona chyba była nawet w promocji, to dałam 8 albo nawet 6 funtów, nie jestem pewna. Albo o połowę taniej, albo 8 funtów chyba dawałam rok temu. Ale naprawdę pigmentacja mega, nie szczypią mi oczy. Nawet nie ma jakiegoś zapachu takiego farb, także super, super. Naprawdę super. Dobra, moi drodzy, biorę się za zmywanie makijażu i za henne. Także będę się już z Wami dzisiaj żegnać. I oczywiście cicho, cicho, bo ja nagrywam. No, dobra, będę się z Wami żegnać. Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Trzymajcie się, pa, pa.